4 września wspominamy błogosławioną Marię od świętej Cycylii Rzymianki, zakonnicę. Dina Belanger urodziła się 30 kwietnia 1897 roku w Quebecu w Kanadzie i tego samego dnia została ochrzczona. Była jedynym dzieckiem zamożnych rodziców, którzy otoczyli ją troską i miłością oraz zapewnili jej staranne wykształcenie. Ukończyła szkołę podstawową sióstr ze zgromadzenia Notre Dame, a następnie przez 2 lata uczyła się w szkole z internatem w Bellevue. Ważnym wydarzeniem jej dzieciństwa była pierwsza komunia święta, do której przystąpiła mając 10 lat. W Wielki Czwartek następnego roku doświadczyła mistycznej bliskości Jezusa. Po skończeniu szkoły w Bellevue wyjechała do Nowego Jorku, gdzie przez 2 lata kontynuowała studia muzyczne. Uczestniczyła także w życiu artystycznym wielkiej metropolii. Po powrocie do rodzinnego miasta dała kilka koncertów i choć odniosła znaczne sukcesy, pozostała bardzo skromna. Włączyła się w życie parafialne, odwiedzając chorych i ubogich oraz pomagając w szyciu paramentów liturgicznych. Jeszcze w czasie pobytu w Nowym Jorku zetknęła się ze swoją przyszłą rodziną zakonną, zgromadzeniem sióstr Jezusa i Maryi. 11 sierpnia 1921 roku wstąpiła do nowicjatu w Sillery w Quebecu, a 2 lata później złożyła profesję zakonną. Przełożona, widząc, że Dina żyje w wyjątkowej zażyłości z Bogiem, poprosiła ją o opisanie działania łaski Bożej w jej duszy. Podjęła się tego zadania w duchu posłuszeństwa, choć, jak sama podkreślała, kosztowało ją to wiele. W ten sposób powstała jej autobiografia, cenne świadectwo jej bogatego życia wewnętrznego. W pierwszych miesiącach pobytu w zakonie Maria zapadła na groźną chorobę, z której nigdy do końca się nie wyleczyła i która kilka lat później spowodowała jej śmierć. Zmarła 4 września 1929 roku w opinii świętości. Beatyfikowana została przez świętego Jana Pawła II w 1993 roku. Módlmy się. Boże, ze czcią wspominamy dziewicze życie błogosławionej Marii. Wysłuchaj nasze prośby i spraw, abyśmy wytrwali w Twojej miłości i postępowali w niej aż do końca życia. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.